jestem kobieca, że aż wstyd po prostu. A czy z czymś takim śmierdzi? Powabnym i erotycznym. Tornado Bibelburg, nie Irina przy telefonie. W czym mogę pomóc? O, dzień dobry, Sajetani, dzień dobry. Jak się macie? Robota wrech? Ochoczo. Jak mawiali pisarze XVIII wieku, ochoczo, śliczne słowo. Czy pany potrafił się ochoczo kochać, panie prokuratorze? Ohydny musisz być, sądząc po tym dowcipku. Przynajmniej milcz. Lubię, gdy to odbywa się w ciszy. Jako ceremonia upodlenia samca. W absolutnej ciszy. Wtedy słuchaj się pieprzy. Ja jestem z domu po muzu, a to taki boluje mu. Pędzę jak antylopa gnu. Jestem tam, to tamto. La 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 la. Przecież to normalne, że jeden człowiek gładzi drugiego po to, żeby doprowadzić tego drugiego do istnej rozkoszy i szaleństwa. No więc... Kochani, szewcy moi, trzeba oddać hołd. Bliscy mi duchem jesteście bardziej nawet od sfabrykowanych i zmechanizowanych dzięki Taylorowi robotników. Bo w was, przedstawicielach ręcznego rzemiosła, utaiła się jeszcze osobowa tęsknota pierwotnego, leśnego i wodnego bydlęcia, którą my, to jest arystokracja oczywiście, zatraciliśmy wraz z intelektem, chłopskim rozumem zupełnie. Czy widzieliście czasem, jak motyl na główienku se siada? Ty. Widziałaś? Ty! A pani tam z tyłu? Nie. Ja też. Ale co ja tam wiem, ja tylko zwykła hrabianka. Bizneswoman. Kiedyś. Otóż różnorodność na nas gubi, bo dla nas kulerstos. Dziarscy chłopcy trochę zanadto demokratycznie dziarscy. No właśnie,
nie wiadomo, w co się przetworzyć mogą. Oto staje w fale najwyższej, na przełęczy dwóch światów ginących. Oto wołam! Nieswoistym, jak mówią Rosjanie, polskiego słowa na to nie ma. Głosem mych nadwybechów i krużbanków. Ukorcie się przed symbolem szechmatry! Cieszcie się. Jesteście po tamtej stronie.